Dzień dobry. Witamy Państwa bardzo serdecznie w drugiej części filmu o świętach Bożego Narodzenia. Poprzednia część wprowadziła nas w świąteczny nastrój. Prześledziliśmy sobie m.in. skąd wzięła się choinka w naszych domach, kto w Wielkopolsce przynosi prezenty oraz co gościło na stołach w XIX wieku. Boże Narodzenie kojarzy nam się z radosnym czasem spędzanym wspólnie z rodziną. Ale czy było tak zawsze? Jak celebrowano ten czas w średniowieczu? Czy są jakieś zwyczaje, których dzisiaj już nie kontynuujemy? Sprawdźmy to. Do końca XV wieku Boże Narodzenie nazywano również godami. Co ciekawe, nazwa gody miała szersze znaczenie jako święto albo uczta. W niektórych gwarach w całej Polsce możemy jeszcze usłyszeć to staropolskie określenie. Nazwa ta mogła mieć związek z zetknięciem się dwóch lat, czyli godów starego i nowego roku. W tym czasie rodziło się słońce, czyli dawca ciepła i światła. Był to też początek nowego roku astronomicznego oraz zwyczajowego kalendarza obrzędowego. Dawniej wierzono, że w tym czasie dzieją się rzeczy niezwykłe. Różne gesty i słowa nabierają mocy przepowiedni, spełniają się życzenia i różne wróżby, przybywają na ziemię dusze zmarłych albo jakieś istoty z zaświatów. Zwierzęta mówią ludzkim głosem, ogólnie zmienia się dotychczasowy porządek świata. Dawniej Adwent, podobnie jak Wielki Post, był czasem bardzo ascetycznym i srogim. Katolicy suszyli, czyli dzisiaj powiedzielibyśmy pościli w każdą środę, piątek i sobotę. Z czasem zrezygnowano z tak rygorystycznego charakteru tego okresu na rzecz radosnego oczekiwania z całą rodziną na przyjście Jezusa. W trakcie Adwentu nie można było organizować wesel, różnych innych uroczystości. Lokalnie ten rygor był nawet i czasem większy, ponieważ nie można było grać na instrumentach muzycznych, śpiewać świeckich piosenek, a nawet grać w karty. Wieniec adwentowy składa się z gałązek drzew iglastych, ułożonych, splecionych na bazie okręgu. Do takiego wieńca wkładano cztery świece symbolizujące niedziele adwentowe. Taki wieniec podwieszano pod sufitem i co niedzielę zapalano jedną ze świec. Symbolizowały po kolei wiarę, nadzieję, pokój i miłość. Jest to tradycja niemiecka, którą na terenie Poznania zapoczątkował pod koniec XIX wieku ewangelicki pastor. Nabożeństwo roratne jako osobną ceremonię prowadzono w Poznaniu w XIII wieku. Podczas tych nabożeństw stawiano do lichtarzu siedem świec, które symbolizowało siedem stanów społeczeństwa, które brały udział w tej ceremonii. Pierwszą świecę stawiał sam król, mówiąc: gotów jestem na sąd Boży. A zaraz po nim biskup, senator, mieszczanin, rycerz, ziemianin i kmieć. Każdy przedstawiciel wyrażał w imieniu całego swojego stanu wiarę i czujność w obliczu Boga. Z Wigilią łączy się wiele przesądów, które wywodzą się z polskiego folkloru. Dawniej wierzono, iż pierwszym gościem wigilijnym oczywiście powinien być mężczyzna, ponieważ wraz z nim wpuszczamy zapłuk szczęście i pomyślność dla domowników. Przybycie pierwszej kobiety zwiastowało nic innego jak pecha. Dzisiaj patrzymy z przymrużeniem oka na te pozostałości patriarchalnego społeczeństwa. Dawniej wierzono, że wigilijną noc człowiek może spojrzeć w przyszłość i sprawdzić, co go spotka, a swoimi działaniami spowodować, że będzie ona dla niego korzystniejsza. Aby to zrobić, chowano pod talerzami, pod chustkami różnego rodzaju przedmioty. Uczestnicy wieczerzy wigilijnej sprawdzali właśnie, co tam się pod nimi znajduje. I tak, na przykład, jeżeli ktoś znalazł węgiel, oznaczało, że czeka go żałoba, pierścionek, zaręczyny, miód, ślub, chleb, dostatek, a sól, smutek. A skąd ziarnko pod obrusem wigilijnym? Teraz umieszczamy je w takiej okrojonej formie, ale dawniej było stałym elementem wystroju na święta Bożego Narodzenia. Snop zboża symbolizował dostatek, dlatego gospodarze ustawiali je w każdym kącie domu. 26 grudnia na świętego Szczepana istniał zwyczaj święcenia owsa przez kapłana.
Później zgromadzeni wierni obsypywali kapłana tym zbożem na pamiątkę ukamienowania tego męczennika. Niestety ten zwyczaj doprowadzał do niestosownego zachowania ludzi i Kościół zakazał tych praktyk, jednak w tradycji ludowej ten zwyczaj wciąż się zachował. Zanim choinka zawitała do naszych domów, to do lat 20. XX wieku zawieszano pod sufitem albo czubek, albo gałązki z drzewa iglastego. Nazywano je podłaźnikiem, podłaźniczką, juchtą, wiechą. Podłaźnik, ta nazwa, mogła się też wziąć ze zwyczaju tak zwanego podłazów, czyli zalotów. Jeżeli kawaler odwiedzał pannę w czasie okresu świątecznego, no to właśnie zabiegał o jej serce, a już szczególnie, jeżeli usiadł pod taką gałązką i zerwał z niej jabłko. Gałęzie z drzew iglastych były zrywane, ścinane o świcie w Wigilię Bożego Narodzenia. Wierzono, że gospodarz, który najszybciej to zrobi, jemu zboże najszybciej obrodzi i dojrzeje. Taki podłaźnik wnoszono do domu z wielką czcią, ciszą i skupieniem. Historia szopek, jak każdej nowości, była bardzo, bardzo burzliwa. W XV wieku kanonicy lwowscy oskarżyli franciszkanów, że jakimiś nowymi, pełnymi przesądów, ceremoniami religijnymi ściągają do siebie lud, wskutek czego inne kościoły są mniej uczęszczane. Chodziło tu zwłaszcza o wystawianie w kościołach franciszkańskich woła, osła czy żłobka z Jezusem. Arcybiskup lwowski odróżnił się dużą tolerancją i postępem, ponieważ zaproponował swoim kanonikom, że mogą uczynić to samo, a nawet dodać jeszcze skaczących wokół pasterzy czy owce. Figurki drewniane takich przedsięwzięć, czyli jasełek, zastępowali czasem uczniowie, nazywani kiedyś żakami, którzy przebierali się właśnie do tych jasełek i w ten sposób zarabiali na chleb. Jeżeli chodzi o dzieje Poznania, to Józef Łukaszewicz wspomina o tym zwyczaju obchodzonym właśnie w naszym mieście przez miejscowych uczniów Szkoły Lubrańskiego, którzy od Trzech Króli przebierali się właśnie za tych Trzech Króli i chodzili z jasełkami po domach, bawiąc mieszkańców śpiewaniem i przemowami. Do XVIII wieku jasełkowe przedstawienia bardzo się rozrosły. Składały się z wielu figur, z ruchomymi częściami i oddzielnymi scenami z życia mieszczan, czy z udziałem żydowskich kupców, żołnierzy, szynkarek porywanych przez diabłów, czy bijących się pałkami chłopów. Jak wynika z przekazu, widowiska organizowane przy okazji szopek nie zawsze współgrały z powagą miejsc kultu religijnego, dlatego też w 1736 roku episkopat zakazał urządzania tego typu przedstawień w kościołach. W niektórych częściach Polski, jak na przykład w Wielkopolsce, zamiast szopki był zwyczaj obnoszenia dużej gwiazdy wyciętej z papieru oraz śpiewania kolęd. Co ciekawe, w XV wieku biskup Andrzej Gosławski zakazał tego zwyczaju ze względu na nadużycia, jakie się przy tym działy. Obecnie w Poznaniu możemy pochwalić się największą ruchomą szopką w Europie. Mowa tutaj o szopce znajdującej się w kościele pod wezwaniem świętego Franciszka Serafickiego, zwanego też kościołem Bernardynów. Szopka ta z roku na rok się powiększa, a obecnie możemy naliczyć przeszło 400 figur. Niektóre z nich posiadają nawet ludzkie rozmiary. W okresie świątecznym możemy też zobaczyć szopkę patriotyczną w kościele świętego Wojciecha, której towarzyszy półgodzinny komentarz omawiający dzieje Polski, a obok Matki Boskiej z Dzieciątkiem Józefa pojawiają się znane postacie historyczne związane z Poznaniem. W tak pięknie przystrojonym Poznaniu każdy znajdzie coś dla siebie. Można pójść do kościoła i podziwiać przepięknie przystrojone szopki. Można pójść do instytucji kultury i poznać staropolskie bożonarodzeniowe zwyczaje. A można udać się na jarmark bożonarodzeniowy, który w tym roku znajdą Państwo w Poznaniu na Rynku Łazarskim, w Parku Kasprowicza przy Arenie oraz oczywiście na Placu Wolności. Jakkolwiek zdecydują się Państwo spędzić te święta, chciałybyśmy życzyć przepysznych wielkopolskich dań, miłej atmosfery spędzonej przy lampkach choinkowych. W przypadku kota polecamy praktykowanie zwyczaju podłaźniczki, no i oczywiście bogatego gwiazdora. Wesołych świąt!